Kochani, z okazji zbliżających się świąt mam dla was wyjątkowy prezent. Pojedziemy sobie w podróż. W zasadzie zabiorę was w podróż. I to jest właśnie ten prezent. Obok mnie Wiola Błazucka, która przyjechała prosto z Korei. I właśnie tam chciałbym was wirtualnie zabrać. Porozmawiamy sobie o tym, co jest istotą dzisiejszego odcinka. Ona się jeszcze uśmiecha, ale nie wie, co ją czeka. Tak. Korea Południowa i Polska dzieli te oba kraje tysiące kilometrów. 8000. 8000. Ale bardzo wiele łączy. Łączy kultura. A my dotkniemy tej kultury od kuchni. I o tym chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać. Są elementy wspólne, czy nie? Są. Ja jestem. I dlatego warto chociażby zostać, moi drodzy, bo dowiecie się wielu, wielu ciekawych rzeczy. Jeżeli nie byliście w Korei, to ta rozmowa, ten odcinek spowoduje, że będziecie chcieli tam pojechać. Aha, jeszcze w ogóle powinienem wyjaśnić, skąd Wiola się wzięła w Korei. Widzicie, jak kiwa głową? Trzeba powiedzieć. Po trzech latach. Będą oglądać. Proszę? Będą oglądać, trzeba powiedzieć. Pierogi z kimchi. Na kanał na YouTubie warto zajrzeć, ponieważ Wiola opowiada tam o Korei, o tradycjach, o kulturze, ale prowadzisz też bloga, który dokładnie tak samo się nazywa. Tak samo się nazywa. Blog jest troszeczkę już zapomniany, ale kanał prężnie działa. My dzisiaj jednak zrobimy pierogi. Taram, tak. Zaskoczenie. Nie z kimchi. Nie. Ale zostaniesz? Tak. Już przyjechałam do Poznania, z Korei. Zostaję. Zacznijmy od ciasta. Robiłaś już pierogi koreańskie? Robiłam, oczywiście. Ale od podstaw, czy tam jednak ciasto się najczęściej kupuje? Kupuje się, ale ja robię od podstaw zwykle, bo to ciasto koreańskie jest takie dość twarde, ono się nie klei. Aha. Mocno i mi się wydaje, że jak się jest z Polski, to trzeba samemu robić ciasto. Okej, okay, no to jak się robi koreańskie? Woda i mąka. Prościutko. Ale woda ciepła? Ciepła woda, no. Bo ja się doszukuję zawsze jakichś niuansów. Nie ma niuansów. Filtrowana, mineralizowana, filtrowana. Z górskiego źródła albo przywieziona z wyspy Jeju, wiesz, specjalnych baniów. Może być z Jeju. Może być? Tak, ale zwykle z kranu jednak. I woda... Długie rurociągi. Tak, długie rurociągi, ciepła woda i mąka i troszeczkę soli. Tak. Mąka pszenna, ryżowa? Zwykle pszenna do pierogów jednak, ale jak się kupuje ciasto gotowe na pierogi, to często jest z ryżowej. Ja ci pokażę pomysł, zresztą wy możecie, moi drodzy, kliknąć, my to zrobimy turbo ekspresowo z Wiolą, ale chcę je tobie pokazać, bo nie wiem, jak ty robiłaś w Polsce ciasto na pierogi, bo skoro robisz Koreę, to... Mama robiła. Mama, a ty robiłaś kiedyś? No robiłam, ale zrobiłam w sumie woda, mąka, jajko. O, dobra, to ja mam coś dla innego. Jakbyś mogła zamieszać w tym rondelku, oczywiście, to co tam jest. A tam jest, moi drodzy, dokładnie to samo, co możecie kliknąć pod tym linkiem gdzieś tutaj. Krąży link, więc ciasto na pierogi. Zresztą cała playlista i świątecznych, i pierogowych przepisów. Warto zajrzeć, bo są naprawdę... Pyszne. Sprawdzone. Nie, wiesz co, najlepszy przepis jest sprawdzony, nie pyszny. Jak powiem pyszny, no to co mam powiedzieć? Jak są moje? A, no tak. Ale są sprawdzone, więc jak są sprawdzone, to może dlatego chociażby warto zajrzeć. Bo jak są sprawdzone, to się mogą udać. Tam jest... Tak. Nie jesteś ciekawa? Jestem ciekawa, ale ja widziałam, co tam jest. Tak, bo ja już robiliśmy to przed chwilą. Ja co, to powiedz, co tam jest. Woda, tak? Mleko, tak? Masło. Tak. Co jeszcze było? Nic więcej. No to tyle. Rozpuszczone, zagrzane, zagotowane i teraz studzimy delikatnie. Jakbyś mogła mi podać mąkę. Syp, moja droga, pół kilo. Natomiast... No ciasto jest delikatne, ciasto jest maślane, ciasto jest bielutkie, fajne, tylko trzeba szybko robić. Dobra, słuchaj, zaparzamy, czyli nie takie turbo gorące, ale jednak, żeby to się ładnie... Lejemy. I powinno być... O właśnie, zarobione szybciutko ciasto, które jest cieplutkie, które jest maślane. I powinno być delikatne. Pomysł na Koreę, skąd się wziął w ogóle u ciebie? Mój pomysł na Koreę, zainteresowałam się językiem koreańskim, bo bardzo mi się podobał właśnie, ładny był. To jest najciekawsze w tej opowieści. Tak, zainteresowałam się językiem, zapisałam się na... Ale kiedy się zainteresowałaś tym językiem, powiedz? No, już miałam tego nie mówić, no. Powiedz. Ale tak, zaczęłam oglądać koreański serial, w telewizji po prostu leciał i zaczęłam go oglądać i tak ładnie tam mówili, że postanowiłam się zacząć uczyć tego języka. I od razu przerwałam, bo dostałam się do koreańskiej firmy. 3 miesiące na delegacjach i tam się zakochałam. Wiesz, no właśnie, bo nagły zwrot w twoim życiu, bo to rzeczywiście szybko, w sensie zmiany jak gdyby miejsca zamieszkania, zmiany wszystkiego, kultury, zupełnie innej kultury, co by nie mówić i co dzisiaj wam nie powiemy i czego nie usłyszycie, moi drodzy, to jest jednak troszkę inny, znaczy na pewno jest inny świat, a łatwo było? Przejść na tę drugą stronę? Nie było bardzo ciężko porzucać tych świątecznych tradycji, bo ja sobie robię tak samo w domu w Korei. Choinka? Tak. A Koreańczycy? Koreańczycy też mają choinkę. Czyli? Aha, bo zrobimy troszkę wkrętki koreańskiej do naszych pierogów, tych tradycyjnych, kresowych, czyli z soczewicą. Jakbyś mogła i imbir. Łyżeczkę.
Aha, jest fachura, widzę łyżeczkę od razu. Proszę bardzo. Teraz już możesz kontynuować z tak zwanym spokojem opowieść. Są choinki w Korei, są, ale zwykle w takich domach, gdzie są dzieci, żeby tak fajnie było, żeby dzieciom pokazać, ale Koreańczycy nie są tacy przywiązani do tradycji świątecznych, żeby to było coś, co muszą mieć. Takie powinno być ciasto. W ogóle się nie lepi do deski, jeżeli ładnie jest wyrobione i troszkę warto nad nim popracować. Wracam do tematu tych zbieżnych, jeśli chodzi o kuchnię. Kluski. Te szare. Szare, tak. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, o kluskach szarych, że w Korei są i w Polsce też są i to jest chyba jedyny taki przepis, który jest i tu, i tam taki sam. Tradycyjny. Tak, tak. Dobra. Ciasto gotowe. Odłożę je tutaj na boczek. Nie, zaniosę je do... Zawinę w ściereczkę. O, właśnie. No. Musi odpocząć. I żeby nie wyschło. Tak. To teraz tak, ja cebulkę w kostkę, ty tak. Chili, ale bardzo drobno. Bardzo drobno, osobno sobie. Z imbirem, ale tak, żeby, wiesz, było przesiekane. Natomiast może powiemy o tym mięsnym charakterze kuchni koreańskiej, bo to jest z jednej strony coś, co nas łączy. Tak. Koreańczycy jakie najczęściej mięsa jedzą? Boczek. Wieprzowina. Wieprzowinka, ale wołowina też. I wołowina. Tak, wieprzowina, wołowina, a kurczak też, ale reszta nie. Wieprzowina, kolejny marker, że to nas niewątpliwie łączy. Tak, tak. I łączy nas chyba też ta potrawa, którą my dzisiaj robimy, czyli pierogi. Tak, pierogi nas łączą bardzo, bo pierogi w Korei są bardzo popularne. To jest taki trochę street food, ale też trochę domowe jedzenie. No wszyscy znają koreańskie pierogi w Korei. Mhm. Tak. Ale te pierogi są faszerowane jakimś, wiesz, tak jak u nas na Wigilię, że my potrafimy rozróżnić pierogi z mięsem, z kapustą i grzybami i ruskie. I to są najczęściej pojawiające się w każdym menu. Jak jest w Korei? Czy jest też taki standard? Jest troszkę więcej, ale standard jest taki, najbardziej popularny są oczywiście pierogi z kimchi. Z kimchi? Tak. A mogłabyś teraz powiedzieć po koreańsku, że trzeba przesmażyć tę cebulkę na lekko złoty kolor? Czyli tak, żeby złapała subtelnych tylko krawędzi przypalenia, by pachniało to co najmniej tak jak brzozowa kora udymiona na ognisku letnim. Przepraszam, sprawdzi mi ktoś pociąg do Gliwic. Czy ktoś mi sprawdzi pociąg do Gliwic po koreańsku? Mieliśmy proste rzeczy mówić. Nie, może powiedzmy na przykład... Tak. Wesołych świąt. Proszę. Merry Christmasy. Naprawdę? Nie. Tak, albo Christmasy czarboneseyo. O, to już brzmi wiarygodnie. Ale to Merry Christmas jest bardziej popularne. Naprawdę? Tak. Widzicie? To pokazuje podejście Koreańczyków do świąt, że to jest taka bardzo amerykańska część tej koreańskiej kultury. Rozumiem. Ja przesmażę cebulę, ale od razu moglibyśmy spokojnie powiedzieć o tym aspekcie dania, które dzisiaj przygotowujemy, czyli wegetariańskiego, bo pierogi z soczewicą ugotowaną, zieloną, do tego dodamy ser, bo z jednej strony mówiliśmy o wieprzowinie, fascynacji mięsem, ale jest też aspekt wegetariański w kuchni koreańskiej i o tym chciałbym, żebyś też powiedziała, a ja wrzucam cebulę. Tak, w całej tej kulturze buddyjskiej, która jest w Korei, bardzo, bardzo, bardzo obecna cały czas. Jest też to kuchnia, która się charakteryzuje bardzo fajnie, bo na przykład chociażby ta przyprawa, która tutaj leży. Tak. Prawda? Czosnek. To jest bardzo ciekawa sprawa, że właśnie w tej buddyjskiej kuchni, szczególnie takiej przygotowanej na jakieś koreańskie święta, nie Bożego Narodzenia, ale na inne święta, ten czosnek, te wszystkie takie intensywne przyprawy są zupełnie pominięte wtedy. Praktycznie się tego nie dodaje, bo to jedzenie na te święta zwykle przygotowuje się, żeby oddać hołd przodkom, a oni podobno nie lubią takich przypraw. Kuchnia koreańska też jest super jak gdyby fajna pod tym kątem street foodu. Tak. Bardzo mocno rozpowszechnionego. Jakbyś mogła przy okazji opowieść a może pierwszego zetknięcia, czy ty pokochałaś od razu kuchnię koreańską, czy było coś, że, nie wiem, okres przejściowy? Nie, ja ją pokochałam zanim ja w ogóle pojechałam do Korei, ja zobaczyłam w telewizji, ja wiedziałam, że mi to będzie smakować. Ty pilnujesz cebulki, żeby się nie spaliła, musi być zeszklona, a ja będę mielił soczewicę i do tego zmielę troszkę twarogowego sera tłustego, tak by było elegancko, żebyśmy stworzyli coś na wzór niby pierogów ruskich. Ale to nie będą pierogi ruskie, bo zamiast ziemniaków soczewica. Co to ma wspólnego z kuchnią koreańską? Za moment się dowiecie, a dopiero jak zmielę. A ty mieszaj. Poproszę. Finito? Tak. Dobra, ja też. To możesz już wyłączyć gaz, żeby cebulka tam przystygła. Ja tutaj postaram się maszyneczkę odstawić. Sprawa doprawienia jest banalnie prosta, czyli jak widać proporcje soczewicy do sera, to jest 4 do 1, tak powinniśmy utrzymywać. Oczywiście one są zależne, wiesz, każdy robi jak lubi na smak. To dawaj cebulkę.
Ja doprawiłem na tym etapie po polsku. A ponieważ mamy łączyć kulturę świąteczną, koreańską i polską, wymieniać się doświadczeniami, to teraz twój tak. wkład w te nasze pierożki. Na razie tylko soczewica, ser i cebulka przesmażona delikatnie, taka zeszklona. Pachnie dobrze. Bardzo dobrze pachnie, ja tu już dostaję czegoś, naprawdę pięknie to pachnie. Natomiast dodałem też soli i pieprzu. I teraz ty musisz, moja droga, sprawić, by to troszkę pachniało też Koreą, żebyś się poczuła dobrze. Tak. Jedziemy. To dodajemy chili. Ile chcesz? Tyle? Tak. Dobrze. No to tyle chili i imbiru. Uważajcie, to zależy oczywiście od rodzaju. I imbiru, możemy chyba poszaleć, bo imbir... Też mi się tak wydaje. I ten nasz imbir polski, ten, który jest sprzedawany w Polsce, jest troszeczkę inny niż koreański. Jest taki bardziej soczysty, wydaje mi się, no. To samo mówiłaś o czosnku, prawda? Że ten koreański czosnek jest też inny trochę. Tak, koreański czosnek jest dużo słabszy. Dużo, dużo słabszy. On w ogóle mało piecze, mało pachnie, więc trzeba go dodać zawsze dużo. Za moment będziemy formowali pierożki. Pytanie do ciebie, czy Koreańczycy jedzą dużo, czy mało? Bo nie wiem, ile mamy zrobić. Dużo, bo ja jem dużo. To już wiemy, ile. Wygląda klasycznie. Wałkujemy. Tak. Chociaż ciasto prawdopodobnie, jak już się zdążyliśmy zorientować z Wiolą, bo już zaczęliśmy robić pierożki, jest turbo delikatne. Jest cudowny. I teraz jedna z tych różnic, która, ale wydaje mi się do znalezienia też w Polsce, formowanie. Tak, powiedziałeś, że Koreańczycy robią inaczej. Tak, że robią kulki z ciasta, a potem każdą kuleczkę rozwałkowywują. Przynajmniej tak robią u mnie w rodzinie. Może, to nie wszyscy. Ale u mnie w polskiej mojej rodzinie też tak robi mama. O, właśnie. Tak. I u mnie ciocia dokładnie tak samo robiła. Wydaje mi się to być bardziej pracochłonne. Cel uświęca środki, moi drodzy. Więc chodzi o to, żeby zrobić ładne pierożki. Nakładamy pękaty farszyk i formujemy tak, jak chcecie. Ten kształt, który ty zaproponowałaś, to jest taka klasyka koreańska? Tak, tak. Zwykłe właśnie pierogi z kimchi są tak formowane. Tam inne pierogi troszeczkę się różnią kształtem, ale ten jest taki najbardziej, najczęściej spotykany. Pierogi z kimchi i pierogi z mięsem. Cyk. Ja natomiast klasyką babciną, na tak zwaną falbankę, mniej lub bardziej regularną. Szybko, sprawnie i ścisło. Cyk, cyk, cyk. Dobrze, moi drodzy, powoli zbieramy się do zakończenia tej potrawy. Opowieści koreańskie możecie absolutnie kultywować dalej na kanale Wioli. Pamiętajcie, my za moment ugotujemy te pierożki i pokażę, z czym najlepiej je podać. Znaczy, zaproponuję, może nie pokażę. Być może dla Wioli powinien być tu jakiś sosik. Taki najbardziej popularny, jakbyś dała tak do tego, żeby maczać? Taki bym dała, że sos sojowy, troszeczkę octu ryżowego. No. Troszeczkę chili może bym dała do środka, a troszkę oleju sezamowego, no i tyle. I Wigilia pełną gębą. Ale to za moment. Zaraz będziemy gotować i podawać, a w zasadzie smażyć. Bo moja babunia mówiła, że najlepsze pierożki są odsmażone. Tak. A smażą Koreańczycy? Tak, tak, smażą. Jesteśmy takim podobnym narodem z Koreańczykami. To samo, pierogi, smażone, gotowane. Ale okrasy nie mają. Chociaż lubią wieprzowinę. No nie ma okrasy. A mogłabyś im zaproponować? To przyjedziesz. Wiola się uśmiecha, to jest dobry prognostyk, patrząc przez pryzmat tego, że przed nami dobra potrawa. Wygląda pysznie. Jak? Apetycznie. To wyciągamy. Gotujemy tak naprawdę do momentu wypłynięcia i jak wypłyną, to jeszcze jedna minutka. Pamiętajcie, że farsz w środku jest absolutnie doprawiony, nic nie trzeba z nim robić. No i teraz propozycja, moi drodzy, z czym takie pierożki podać. Absolutnie zawsze, możecie na Wigilię, możecie na święta, ale masło. Troszkę masła i szałwia. O. Może być? Może być. Tak porozumiewawczo, bo możesz zrezygnować, może... nie musimy. Nie, dajmy, dajmy. Ale dajmy. Przesmażona szałwia, listki szałwii, pachnące na maśle, to jest moim zdaniem idealny dodatek do takich właśnie pierożków. Ponieważ mamy przygotowany jeszcze imbir i chili, to znowu połączymy się. A, dobrze. Dobra, kulturowo, czyli ty imbir i chili, ja masło i szałwia, a wy zdecydujecie, jak chcecie. Masło na patelnię. Wyciągamy chyba pierogi. Tak. Wyciągamy pierogi, ja doprawiam... Od razu na patelnię? Tak, od razu na patelnię, tylko troszkę odcedzamy tę wodę i niech się skąpią w masełku. No i teraz właśnie, droga Wiolu, czas na chili i imbir. Tak, łammy to wszystko. Troszkę damy i imbiru też troszkę. Może więcej imbiru niż chili. No, można więcej imbiru, faktycznie. Mniej piecze. Tak. O, właśnie. Słuchajcie, tutaj nie chodzi tak naprawdę o smażenie, tutaj chodzi tylko o delikatne pokrycie masełkiem i nic więcej. Moim zdaniem
To jest absolutnie gotowe. O, i teraz twoje, zobacz. Troszkę inaczej, bo w takiej maślanej emulsycji. Jakbyś postawiła na desce, to ja to pokażę koledze Adasiowi do kamery i wam wszystkim, moi drodzy, żebyście wiedzieli, że można absolutnie dwa sposoby. Wow. Zanim zjemy, łapka w górę, komentarz i... subskrypcja kanału Kuchni Lidla. To, moi drodzy, rzecz do wykonania. Dajcie znać, jak wam się podobało, dajcie znać, jak was zainteresowała Korea. Dajcie znać, czy chcecie tam pojechać. A jeżeli będziecie mieli mało dzisiejszych opowieści, no to pamiętajcie, pierogi z kimchi. Kanał na YouTubie, tam Viola powie wam wszystko, tak, co wie. A teraz test. Po który talerz sięgnie? Polski czy koreański? Zawsze. Zawsze tak jest. Mogę na raz, tak po koreańsku? Tak rzeczywiście się je, że cały pierożek? No, tak. Od razu? Tak. To chyba znaczy dobrze. Pyszne.